16. kolejka Saltex 4. Ligi Opolskiej. Jesteśmy po meczu pomiędzy Czarnymi Odmuchów a Małą Panewią Ozimek. Ze mną przy mikrofonie trener przyjezdnych pan Dariusz Koniuka. Wynik 4-2 dla pańskiej drużyny. Pewnie z wyniku jest pan zadowolony, ale czy gra była odzwierciedleniem założeń przedmeczowych? To znaczy tak, na pewno mieliśmy grać pressingiem wysoko cały mecz, bez względu na to, jak nam się będzie wynik układał, bo taki styl preferujemy i to realizowaliśmy. Strzeliliśmy 4 bramki, powinniśmy przynajmniej 8. W paru sytuacjach tutaj nie dograliśmy. No, największy minus tego meczu to są prezenty, które zrobiliśmy, bo jedna i druga bramka to po prostu podarowaliśmy przeciwnikowi i to nas przy wyniku 4-0 nie miało prawa się zdarzyć, ale w wielu momentach graliśmy dobrą piłkę, mimo tego, że boisko nie pozwalało na jakąś wielką finezję, to dużo akcji na jeden kontakt. Ogólnie jestem zadowolony z postawy zespołu. Taka mała kontrowersja, słyszałem, że pan z ławki dosyć tak energicznie reagował. Z pańskiej perspektywy należał się czarny ten karny, czy jednak sędzia popełnił błąd? Znaczy uważam, że to był błąd sędziego, zresztą mylił się w obie strony i chyba był najsłabszym aktorem tych zawodów dzisiaj. Powoli wracacie do czuba tabeli, ponowny awans do trzeciej ligi jest waszym celem? Nie mieliśmy takiego celu. Mieliśmy być w czołówce, zmienił nam się zespół w lecie. Mamy dużo, dużo młodych chłopaków. W pewnym momencie grało chyba 5 młodzieżowców w składzie. Przede wszystkim to jest budowanie nowego perspektywicznego zespołu z założeniem bycia w ścisłej czołówce. Moim rozmówcą był trener Małej Panewi Ozimek, pan Dariusz Koniuka. Pozdrawiam wszystkich kibiców czarnych. Dziękuję.